Hej, witam was moi drodzy w kolejnej rzeczy, którą w Elite Dangerous wykonujemy z pasją. To jest górnictwo, ja to bardzo lubię. Jest super chilloutowe. No i teraz jak sprawdza się Oculus właśnie w tym? Dobra, mamy oczywiście Erdsuchery, to są te drony poszukujące. Teraz tak, tutaj widzę, że mam je razem. Erdsucher, to są tutaj. To je przesuniemy tu, żeby nam się nic nie... O. No tutaj mamy jakiegoś... Kurczę, towarzystwo jakieś. Mam nadzieję, że nie będzie to nikt agresywny. Ktoś tutaj lata. No świetnie to widać po prostu wtedy. Aha, to jest agent sił bezpieczeństwa, więc to nam nie grozi tutaj nic. Dobra, wyślemy. Gdzie my tu mamy? To. Dobra, poleciał. Zobaczmy, czy on trafi tutaj. Bo trochę chyba ten dziób podniosłem. No, wydaje mi się, że nie trafi. Dobra, wyślemy jeszcze jednego. Tych dronów mamy 130 ponad. 137. Dobra, ten jest tutaj gdzieś. Myśmy go zgubili. Nie, tu jest. Dobra. Trzeba chyba włączyć oświetlenie tak ogólnie. Osmium. No, nie ma nic ciekawego tutaj niestety. No tutaj niby jest bogate w złoża, te pola asteroidów są, no zobaczymy. No nie wyszukiwałem tutaj nigdzie jakichś super wydajnych tych złóż, po prostu wybrałem jedne z bogatszych. Nie wiem tylko, czy one mają dużo tutaj tych zasobów, no zobaczymy. Oj. Co my tutaj mamy? Nic ciekawego niestety. Landing gear retracted. A fracht luka? Gdzie jest fracht lukę? Czy to nie tu była? Co nie działa? Czemu? A, już wiem, pewnie jest wyłączona tutaj w modułach. Tak. Damy mu... O, no tak. Frame shift and trip. To musimy wyłączyć. Merfag Szyc, to też wyłączyć. Znaczy to może być włączone, tylko że dajmy mu tutaj dwójeczkę po prostu. Skaner. Dobra, zobaczmy, czy to będzie teraz. No, dalej ona nie działa. Dobra, zobaczmy teraz. Okej. Uranit. Słabo. Że trochę zabawy tutaj jest niestety z energią, prawda, jak widzieliście. Galit, lipodolit, uranit. Tu oczywiście odczytywanie minerałów musi być, no ale można zrobić, można to odczytać na szczęście. Nie są te
czcionki jakoś nieczytelne, więc spoko pod tym względem. Prospector Limpet engaged. Fazę Odym to też nie jest zbyt dobry, niestety. No i tutaj w tych polach asteroidów, no jednak wymagania odnośnie komputera są prawdopodobnie dosyć wysokie, podejrzewam. No ale chodzi to płynnie. No i oczywiście... No, czasami są pewne przycięcia, niestety. Dobra, niech on sprawdzi, potem się przelecimy. Zmniejszymy trochę grafikę jeszcze, zobaczymy jak to będzie. Osmium Galit Coltan, słabo. Być może nic lepszego tutaj i tak nie będzie. Bo tak, tutaj jest na ultra ustawione, jest w dodatku nagrywanie. To ma pewien wpływ na pewno na wydajność. Damy mu na wysokie te ustawienie, zobaczmy. No, dużej różnicy to chyba tutaj nie ma. Dobra, strzelimy sobie tutaj do tego. Ten jest dużo bliżej, tylko że tu chyba jest już jeden wbity. To wbijemy tego z tyłu. A, tu jest jeszcze, przed tym jeszcze jest taki malutki. Spróbujemy, no właśnie, znowu mamy przycięcie takie nieprzyjemne. Dobra, ten niech poleci, a potem w ten mały jeszcze tutaj się wbijemy. No, tutaj w ten. Galit. Kurczę, nic tutaj nie ma w tym pasie dobrego właściwie. No, trzeba się będzie zdecydować na coś, żeby w ogóle zacząć tutaj to wydobycie, zobaczyć jak to wygląda. Coltan, kurczę, też nic nie ma. Słabizna, słabizna. Wszystkie tak samo wyglądają, znaczy no, wyglądają pod względem składu podobnie. Coltan, o, jest tutaj gold. No dobra, tutaj ten gold możemy wydobyć sobie. Dobra, wypuścimy sobie te... dobra, te laserki. On krąży w tą stronę. Trzeba będzie tutaj go z tej strony do niego podlecieć. Widzicie, to 2 km jest jeszcze strasznie daleko. Jest dosyć duży. Jak on krąży tutaj z tej strony, to tak go chyba z tej strony obejdziemy. Chyba od kilometra będzie można go wydobyć, coś mi się wydaje, ale też nie. Tu widać fragmenty metalu, który się tu przyczepił. Dobra, puścimy te drony.
Dobra, mamy gold, to jest tylko 12%. No dobra, niech pozbiera teraz to. Trzeba będzie następny jakiś tutaj znaleźć. Jak w ogóle to wygląda tutaj? Rafineria. Coltan, to można się coltanu pozbyć. Tylko ten gold mnie interesuje tutaj po prostu. No widać tutaj, gdzie są te wszystkie rozłożone te fragmenty urobku. Trzy drony to bardzo mało, kurczę, trzeba byłoby mieć ze dwa te. No właśnie, z sześć takich dronów, które by mogły. Coltan. No, Coltan chyba nie jest zbyt drogi, nie podejrzewam. Aczkolwiek nie znam tego, ale przycina. Może to jest z powodu... Nie wiem, czy mam dobrze tutaj te rozstawione te kamerki. Chyba tak. Zbiera i zbiera i zbiera i zbiera. Z 6 dronów, czyli trzeba by było mieć za dwa te sterowniki do dronów właśnie. No, Erdzucher, nie to miałem wypuścić. Tutaj są przed... To widać doskonale tutaj, gdzie one się znajdują. No i w ogóle ogrom tego... No jest wrażenie. Niesamowite. Dobra, będziemy powoli odlatywać, tak żeby te drony nam mogły tutaj wydobywać to. No i wyślejmy tutaj tego poszukiwacza. Ten coltan tutaj nam niepotrzebnie się robi. Gorzej jak się okaże, że coltan to jakiś mega drogi, ale na pewno nie, na pewno nie. Co mamy? O, gold. No to dobra, to tutaj lecimy do tego. Tutaj drony powinny nadążyć za statkiem, mam nadzieję. Teraz trzeba się ustawić jakoś. On krąży, tak krąży. Gdzie jest tutaj ta oś obrotu? Hmm.
To trzeba chyba go od dołu wziąć, bo tutaj jest taka górka. Albo z tej górki właśnie wydobywać. Tutaj możemy spróbować. Zobaczmy, jak on tutaj krąży, żeby nam tych dronów nie pozabije. Możemy się tutaj... Może do niego z tej strony spróbuję podlecieć. Chyba tak będzie dobrze. Jest tylko gold. Więc bardzo dobrze. Dobra, jak wygląda? Możemy też obejrzeć sobie. Czekajcie, bo się oddalałem, a miałem tylko... Kurczę, coś źle tutaj ustawiam cały czas. No, co jest? O, teraz chyba jest dobrze. No, no właśnie. Zobaczcie, jaka jest różnica, chociaż nie wiem, czy to dobrze widać. No, nasza anakonda też wcale taka mała nie jest, ale w rzeczywistości to... Dobra, jeszcze coś zostało, zostało. No ale można powoli się przemieścić, podlecieć na przykład tutaj do tego i tu wysłać. Zaraz się zderzymy. O, ja cię kręcę. Co tutaj mamy? Lipodolit to nie, to tego nie bierzemy. I Indit oczywiście też nas nie interesuje. Dobra, zobaczymy tutaj zaraz ten następny, niech będzie jest blisko. Ciekawe, te drony się pewnie rozbiją tutaj, zobaczymy czy przejdą. No, gdzie on jest? Tutaj leci. Lipodolit, to nie, to tego nas, tego nie bierzemy. Oczywiście ten Erdsucher, czyli ten dron poszukujący, on podwaja ilość złoża. Dlatego tego trzeba używać.
Co mamy tutaj? Koltan, lipodolit, a takie czasami samotne asteroidy mają dosyć dużą zawartość czegoś fajnego. Najlepiej jakby nam się trafiło paladium albo palit, uranit. Nie wiem, czy coś jest warte, chyba raczej nie. No, gdzie on jest? Tutaj. Osmium, uranit, lipodolit. To też nas nie interesuje. Dobra, gdzieś tu polecimy może do... Który to jest tutaj bliżej? Niektóre są takie bardzo małe. Ten jest dosyć duży. Spróbujemy ten przed nami. On jest chyba najbliżej. A tutaj jest też u góry nad nami jeden dosyć blisko. Wystrzelimy zaraz w tego. Niech tamten tylko się doczłapie. Leci, leci, leci. Koltan, osmium, czyli nic. Betranit, betrandit, czy jakoś tak. Dobra, tu mamy. Co mamy tutaj? Nic. To wtedy w tego jeszcze. A, dobra. Polecimy w tą stronę. No dobrze, słuchajcie, ja wyłączę już to nagrywanie, zobaczę jak działa też bez tego i oczywiście umieszczę potem takie podsumowanie, bo chyba już wszystkie rzeczy robiłem, które w Elicie można, czyli jeździliśmy po planetach, walczyliśmy, wydobywaliśmy minerały, handlowaliśmy, no i tam też poszukiwaliśmy nowych planet, czyli jak działa ten system nawigacji. No i z tego można zrobić taki mini poradnik, czy mini właściwie opinie na temat tego, jak Oculus sobie w Elite Dangerous radzi. No to zapraszam na ten odcinek. Ja go muszę po prostu złożyć i wrzucić. Na razie.